Proszę Państwa, mamy teraz kilka druków w zakresie, których będziemy głosować. Potem będą rezolucje i potem będzie zakończenie. Proszę Państwa, mamy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 4 grudnia w sprawie powołania samorządowego ośrodka psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Kraków. Proszę bardzo. Ja wszystkie powiedziałem. Jeszcze nie, tak? No, bo nie była rezolucji, w związku z tym nie było tej wypowiedzi. A, dobrze, proszę, jedna racja. Ma pan rację. Odwrócimy kolejne. Najpierw będą rezolucje, a potem będzie uchwała, bo tam już wszystkie terminy miałem. Proszę Państwa, w takim razie rezolucja w sprawie nowelizacji ustawy z 9 listopada o repatriacji. Druk numer 1066-R. Bardzo proszę pan radny Zięba. Ale to wszystko. Mamy głosowanie. Po głosowaniu. Wiecie, Szanowni Państwo, jak na wstępie dzisiaj wprowadzaniu jest to rezolucja w sprawie umożliwienia otrzymanej dotacji dla repatriantów, których gmina w tym przypadku Kraków zaprasza imiennie. Chodzi o to, że ustawa mówi tak, jeżeli gmina zgłosi do centrali nazwiska osób, rodzin, których zaprasza z byłego Związku Radzieckiego, polskich rodzin repatriowanych, to dana gmina otrzymuje oprócz tych świadczeń, które od Państwa się należą, dodatkowo płaci mieszkanie. W tym przypadku, jeżeli gmina zaprasza imiennie, to gmina ponosi w całości koszty tego przyznania mieszkania i utrzymania go przynajmniej przez rok. Proszę Państwa, jest to swego rodzaju niesprawiedliwość, bo przecież to są tacy sami, mówiąc o warunkach wysiedlenia, Polacy, którzy przeżyli podobne tragedie, a to, że zaproszenie po krakowsku znaczy imiennie, a nie sztuka, no więc myślę, że powinien się ten tutaj w tej sprawie Sejm zająć. Czy się zajmie? No, należałoby, ponieważ ta ustawa jest od 2000 roku i wiele było propozycji w tym czasie, jednak pozostała po staremu, dlatego też apelujemy do Sejmu, aby zajął się tą sprawą. Taka jest intencja po podpisanych tutaj osób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tej sprawie otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zadać głos? Pan radny Kapuściński. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ta rezolucja odnosi się do ustawy z 2000 roku. Ustawy złej, która w tej chwili właściwie nie działa. W 2010 roku powstał projekt społeczny nowej ustawy, pod którym zebrano 250 tysięcy podpisów. Ten projekt w tej chwili leży w Sejmie, nie jest, nic się z nim nie dzieje. Ja myślę, że to, co tutaj radny Stanisław powiedział, jest słuszne, ale może zastanówmy się, czy nie stworzyć rezolucji, która by przyspieszyła pracę nad ustawą społeczną, bo ona załatwia wszystkie te problemy i finansowanie, które spada wtedy na ministra spraw wewnętrznych i sprawy umów międzynarodowych, które są niezałatwione w tej ustawie, to znaczy nie ma ciągłości na przykład emerytur i tak dalej. Ja myślę, że powinniśmy się na tym pochylić, ponieważ to, co ta rezolucja, która tu jest proponowana, załatwia tylko częściowo sprawę, a właściwie nie załatwia, bo tam są tych wyżyn. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś głosy? Nie widzę. Czy ktoś chce? Pan radny Zięba, bardzo proszę. Drugie czwarcie, na pewno masz rację, że jest jedna rzecz. Gmina nie musi zapraszać,
imiennie, ale zapraszaliśmy od lat 90. I niezależnie od tego, czy ja, a trzeba byłoby, żeby Sejm zajął tym, to niech przynajmniej tutaj się ugnie, bo przecież no to jest, mówiąc po krakowsku, wstyd za piątkę. Dziękuję. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Odbycie czytania projektu zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu. Ustalam termin składania autopoprawek na dziś na godzinę 8.55. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 8.55.